witamy Państwa bardzo serdecznie. Tutaj przed chwilą się odbywało już spotkanie z PKP w sprawie tych wszystkich inwestycji miejskich, dlatego tutaj taki swój jeszcze jest tam wydarzenie, jak wszystkie proszę gotowa się ustawić, więc proszę jakby się nie przejmować, bo wreszcie obok Państwa. Są też z nami dwie panie, które zajmują się współpracą z operacjami pozarządowymi, dwie panie naszyńskie, pan Naszyński z nami, pan Rada Żarowa, który chwilę czyta dokumenty. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie to są w zasadzie dwa punkty poświęcone. Pierwsza sprawa to jest taka, Państwo pewnie już też wiecie, że chcielibyśmy jutro praktycznie to ogłoszenie o przyznaniu, ogłoszenie o grantach będzie już prawdopodobnie gotowe, ale być może, że ponieważ potrzebna jest zapewnienia racji prawnego, to być może pokaże się oficjalnie w poniedziałek. Jedynie nie chcielibyśmy, tak jak obiecywałem, uruchomić te pieniążki do końca tego miesiąca. I też wczoraj się odbyło spotkanie pana burmistrza Głoskiego z mieszkańcami. Chcielibyśmy też jeszcze skierować w momencie, kiedy pojawią się wolne środki, a to zawsze jest między lutym a marcem, jakieś dodatkowe pieniążki na tą działalność. Tak jest pierwsza część naszego spotkania, czyli chcielibyśmy uruchomić już komisje, które będą pracować nad waszymi wnioskami. Po prostu potrzeba byłaby, żebyście Państwo tutaj włonili swoich przedstawicieli. I druga w końcu część spotkania, bardzo krótka, ale również bardzo potrzebna. Chcielibyśmy, żebyście Państwo wyłonili wokół siebie osobę, spośród siebie osobę, która byłaby przedstawicielem organizacji pozarządowych do składu negocjacyjnego w ramach małopolskiego obszaru funkcjonalnego. Byłaby to osoba, która byłaby w zespole bardzo silnym, składającym się z przedstawicieli samorządów z terenu gminy miasta Małbuk, gminy miasta Nowy Staw, gminy miasta Sztum, powiatu małopolskiego i powiatu sztumskiego, czyli jak się Państwo bardzo silna reprezentacja. Teraz oddam głos. Aha, bardzo ważna sprawa, tak? Żebyście, jest tu lista 10 w obecności.